Dzień dobry, wieczór, tutaj Retro Ketchup, witam was w klasyce Main Mission, tak, spróbujemy. Witam was w klasyce Beat'em Up'u Story Mode, oczywiście. Oryginalnego Double Dragon sobie zagramy. Pierwsza misja, ja oczywiście lamiłem i będę prawdopodobnie lamił, więc... I zabrali nam dziewczynę! Majtki. Wiemy, w co inwestujemy. Mariola! Mariola! Mogłem jechać pod ciebie samochodem, ale trudno. Porwali mu dziewczynę, ale i tak szuka oszczędności. To prawdziwy Polak jest! Mariola, co prawda kocham cię. No ale dobra, no kurde, benzyna ważniejsza. Nie mam przerobionego samochodu na gaz, żeby jechać po ciebie. No nie, oszczędzajmy się. To będzie test dla naszego związku. Czy naprawdę to uczucie przetrwa? Przetrwa! Tutaj bicie lampucer, czy mi się bardziej spodoba, czy ty, Mariola? Jedno, co wam muszę powiedzieć, to przesuwanie ekranu. Kurde, trzeba podejść tak blisko tej krawędzi, że nigdy się nie zorientujesz, kiedy gościu wyjdzie. Czy ja mogę tam iść? Tam są jakieś budynki, może na policję pójdę zamiast samemu się prać. Nie! Ach! Koleżanko! Chciałbym się spotkać w innych okolicznościach z tym whipem. Ja nie wiem, Mariola, z kim ty się kuźwa kumplowałaś, ale to chyba nie było warte tego, nie? Mogłeś wybrać od porządnego chłopaka! A wybrałeś jakiegoś gangstera, jasne. Wiedziałem, że zawsze ci się tylko podobają, a ja! Prawdziwy romantyk z tego naszego przyjaciela. Dba o swoją dziewczynę. Jak nie chce ją zabrać do kina, to przynajmniej tutaj spożytkował takie piękne przygody. W formie porwania. Przygotowałem się na ich przyjście, mam karton w ręce. No, wychodźcie! Mam karton. Nie zawaham się go użyć. Hanka zginęła, wy też możecie! O jest, przyszli. No, masz, kobicino, z kartonu, kuźwa, Hanka! Umiera! Nie wiem! No chodźcie do mnie! Ja was tylko czekam, tylko... O, ten z kartonem, wejdziesz po drabinie z kartonem na pewno. No, chodź, nie wstydźcie się. Jeszcze żyją? W zielonych portkach typo jest lepszy od wszystkich. Się ubrał na... z ochrony środowiska. Chodź. No i dobrze, nakop mu do tyłka. No i dwóch nie żyje. Nie żyje, powiedziało. Powiedziałem. Kochanie, chciałaś jechać na wycieczkę, to akurat pojechałaś. Co prawda nie ze mną, tylko z jakimiś łysymi dziadami, ale... Ale proszę, proszę, jest zapewniona sytuacja. Sytuacja spełnione, marzenie wykończone. Tylko żebyś cało wróciła. Przynajmniej będzie wiedziała. Będzie wiedziała, jak jest dobrze w domu. Narzekałaś! Narzekałaś, że jestem taki leniwy, że cię nigdzie nie zabieram. No to masz! Teraz masz wycieczek na całe życie. Chodź, chodź! No nie, jeszcze powie, że ją zdradzam. Tutaj wy... O, bab! O, sexy lady z whipem. Spank me. Spank me. Ona się czegoś nauczy, żeby doceniać twoją kurde dobroć. Dobroć, Boże. Jak to zabrzmiało. No nie żyje. Ciebie jako ten dobrego człowieka, a nie tylko bandziorów sobie wybiera, bo bandziorzy więcej emocji tutaj przynoszą, co z tego, że negatywnych, ale jest więcej emocji. O, łysy przyszedł. Chodź, łysy. W Razer już zamknięte, co z roboty wyszedłeś? Jump! Ha. I dostał od czarnego rozsądne wyjście. Nie wierzę. I do wody jeszcze! Ja wiem, że się nie wykąpałem, ale no nie musisz mi kuźwa... I przeżyłem. Przeżyłem, myślę. Jest ten nieszczęsny most.
na którym wszystko można stracić. Hop, jump! Skacz, skacz, jaka da mały, chodź ty, łysolku! Kurde, czarny łysy! Szkoda, że jeszcze pały nie ma. Dobra. Kurde, noże są chyba, mam wrażenie, najlepszą bronią tutaj. Podnoś ją, podnoś ją, podnoś ją! A nie żyjesz, bierz nóż. Na każdą tutaj waszą wątpliwość nóż rozwiąże sytuację. O, jak mi przykro. Z bandziorami się zadawać. Bo on był taki sexy. On mnie zabierał na niebezpieczne rozmowy. No i teraz trafiłeś. No nie wierzę, położył się. Zawsze pamiętaj, chłopie, teraz. Będziesz miał argument. Co będzie miała do ciebie na nie, to będziesz miał argument. Przecież ja cię wyrwałem z rąk bandytów. Wszystko się dowiadujesz dopiero po fakcie o kobiecie. Że nagle robi łysych. Jakiś kuźwa różowych podkoszulek jeszcze. Typów różowych podkoszulka jeszcze na dodatek. No. Kuźwa. Z czarnych zrozumiem, ale typów kuźwa w różowych podkoszulkach. Brakuje jej po prostu tego. Rozrywki. W domu jej nie możesz tego dać! Przepraszam! Nie, to jest drugie podejście. Tego romantyka właśnie, który za nim poleciał. Przepraszam, Mariolo, że nie mogłem ci tego dać w domu, że musiałaś szukać tych wszystkich emocji u bandytów, którzy rzucają dynamitami i kuźwa z nożami się... To nie są noże do masła, Mariola. Zapamiętaj to sobie. Ktoś tu chce zerwać kamieniem? A ty. No i poszedł! W pizdu! Spierniczył się z klifu! Wszystko dla tej dziewczyny! Kocham ją! Kocham cię, Mariola! Słyszysz? Wszystko zrobię dla ciebie! List napiszę nawet! Nie, bo to jest ten odpowiednik. Jak nie chciałeś pisać romantycznych listów, to się musisz kuźwa z Hulkiem teraz. No! Teraz Hulk kuźwa podniesie kamień, a nie! Do dupy. No to do widzenia. Nie chciałeś pisać romantycznych listów, to masz teraz! I nie dostałem! To za co się dostaje to dodatkowe kuźwa życie? Aha, dobra. No to do widzenia, się dowiedziałem. Jak, powiedzcie mi, jak ja mam wyczaić w ogóle, kiedy one zaatakują, a kiedy nie? I raz ci zjedzie pół życia? Należ tylko kawałek. Niech mi ktoś wytłumaczy, jak one działają w ogóle? Jaki... Aha, masz skakać, tak? Jak Adam Małysz, czy co? Mam skakać tutaj? Nie, też nie! Nie mam zielonego pojęcia w ogóle, jak... Przecież tu nie ma żadnego... No i teraz mam iść, tak? Nie, też nie. Nie ma żadnego logicznego wytłumaczenia w ogóle. To ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Teraz prawdziwa retrogra, nie jakieś oszustwo, bym tak powiedział. Możecie zakupić tą grę na Steamie, tak jak ja. Jest dostępna, możecie się poczuć tak jak za dawnych lat z Pegasusem. I myślę, że... Warto pograć, dostać po ryju. Wszystkie przecież te gry starsze chcą, tłuką cię po ryju jak dziadygi małe. Zróbcie wszystko dla swojej ukochanej. Wszystko.